Hej, witajcie z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Hyper Dungeon Rompa H2O bonusowy tryb. Na sam początek, zanim zaczniemy przygodę z trybem bonusowym, zaznaczę, że to będą takie odcinki dosyć chaotyczne, nie wiem w sumie co tu będzie się działo, nie wiem ile ten bonusowy tryb zajmie, czy to jest na odcinek, czy to jest na 10 odcinków, czy na 100 odcinków, raczej bym stawiał, że to będzie jeden. A dalej chciałbym sprostować, bo dużo, znaczy znalazły się osoby, które nie do końca, być może, nawet nie tyle, że zrozumiały, tylko trochę może ja się źle wyraziłem. Słuchajcie, Danganronpa Hyper, Danganronpa H2O, którą sobie odrywaliśmy, który to jest 30 odcinek aktualnie, z Ulgrą nie jest. Jeżeli z Ulgrą by była, to bym jej nie dorwał do końca. Według mnie była po prostu pełna różnych wad, które sprawiły, że odbiór był znacznie gorszy. Jeżeli by te wady były naprawione, to mógłby być naprawdę solidny fangame. Twórca wypuścił coś nowego, co będziemy odrywać już niedługo, tak naprawdę, tuż po przejściu tych trybów bonusowych i innych takich pierdółek. Ale na razie skupiamy się na tym i moje zdanie może się jeszcze bardzo zmienić. No ale nie ma co ukrywać, że na przykład Super Danganronpa Another 2 była dużo lepszym fangame'em. A co będzie tutaj jeszcze? Zobaczymy, zobaczymy. Póki co, bonusowy tryb. Okej. Okej, takie buty. Czyli, okej. Aha, my jesteśmy tutaj, co tu jest? Witaj w Danganronpa H2 o bonusowym trybie. Spędzisz rok w Freedom Academy i stworzysz więzi na całe życie ze swoimi kolegami z klasy. Będziesz mógł wybrać jednego ze swoich kolegów z klasy i spędzić rok z nimi. Podczas roku w Freedom Academy spotkasz trzy rodzaje textboxów. Żółte textboxy są wydarzeniami parowymi. Możesz ich doświadczyć limitowaną ilość razy na każdy miesiąc. Czerwone textboxy są eventami związanymi z daną postacią i są bazowane na postaci, z którą jesteś. Niebieskie textboxy są zwykłymi eventami i dotyczą różnych twoich kolegów z klasy i są bazowane na porze roku. Możesz być w jednym miesiącu tak długo jak chcesz, a następnie przejść przez drzwi, żeby pójść dalej. Pierwszym krokiem jest wybranie kolegi z klasy, z którym spędzisz rok. O, to nie brzmi jak na coś na jeden odcinek. Dobra, to co? Lecimy według rankingu aktualnego. Czekajcie, ten ranking bym musiał chyba troszeczkę zmienić, bo wydaje mi się, że postać Olivera by delikatnie spadła jeszcze. A cała reszta... Ajajaj. Ja w sumie to nie przewidziałem troszkę, ale to słuchajcie, to od razu przekładając jakby na dalej ranking na teraz. Nazwę to przed trybem dodatkowym, czyli po zakończeniu gry. Mary dalej jest 16, Leona dalej jest 15, 14 dalej jest August, 13 dalej jest Chet, 12 dalej jest Kami, 11 dalej jest Krokona, 10... I tutaj tak, Olivera, postać Olivera dałbym aktualnie na miejsce 9. Cezar jest na miejscu, czekajcie, to na miejscu 8 jest Koji Ito, na miejscu 7 jest Cezar. O nie, przepraszam, to będzie trochę inaczej. Na miejscu siódmym damy 4 Kaden, bo według mnie to jest postać, która nie za bardzo sprostała wyzwaniu. Tutaj dajemy Cezara. Tutaj dajemy Tamako Fujiwara na miejsce 5. Fujiwara. Victoria Hester na miejsce 4. Zacząłem bardzo cenię tę postać. Trójka Ashley Vale, dwójka Ricardo Monteki i jedynka Hunter Rosenhall. Ten wygląda... Moje zestawienie? No i dobra, zacznijmy od postaci, którą oceniam najsłabiej, czyli od Marii. Tak. Aha, miesiąc. Myślałem, że wybrałem Marii i mi dała Augusta. Okej, czy mamy sierpień. Dobra, jak to wygląda? Co to jest za miejsce w ogóle? Okej, przyznam wam szczerze, bez bicia. Boże, to jest dużo wyborów. Że absolutnie, ale to absolutnie... Ej, chwila, i co, ja wszędzie będę mógł pogadać z tą Marii? Ja chyba mogę drugą serię zrobić z tego trybu. Absolutnie nie pamiętam, który kolor co oznaczał. Musicie mi to chyba wybaczyć. No nie wiem, no spróbuję tutaj podejść. Z Kami i Hunterem. Okej. Okay. Okej, okay, żółte są grupowe, a niebieskie? Obejrzyj ten event? No tak. Victoria, Ricardo i Tamako stoją przy globusie, na którym wskazuje Victoria. O Jezu, są arciki nawet? Victoria i... Victoria, parę lat temu popłynęłam tutaj. O, podróżniczka z innego świata.
ty też podróżujesz? Cóż, to mnie całkiem kurna zaskoczyło. Nie spodziewałam się, że będziesz tego typu. O nie, to jest jeszcze stara Wiktoria. Na pewno obie miałyście niesamowite historie ze swoich podróży. Czy chciałybyście może się z nimi podzielić? Cóż, wtedy byłam na Pacyfiku i trafiłyśmy na ogromną burzę. Moja cała załoga musiała przez 3 dni pracować, żeby przeżyć. To było straszne. Kiedy tylko wypływałam na morze... Chwila. Going overseas for a book? A kiedy wypłynęłam na morze, szukając książki, nazwa egzorcyzm w małym miasteczku w Irlandii. Mogłyśmy przywoływać duchy, ale nie przed tym, jak... wysłałam 6 kapłanów do szpitala. Czy egzorcyzmy nie mają być... nie były przypadkiem zatwierdzone przez Watykan? Słuchaj, jakbyśmy zawsze przestrzegali zasad, nigdy byśmy nie zrobili niczego, prawda? O, rozumiem. Okej, chwila. Czy każda postać będzie miała tak rozbudowane to, czy te niebieskie i żółte eventy przypadkiem nie są związane z... nie są wspólne? Bo jeżeli nie są, to ja nie wiem, czy my to przyjdziemy. W sensie, to jest tyle, że jeżeli byś to pokazało, to chyba bym to zrobił jako coś pobocznego, bo tego jest za dużo po prostu. Z Kami Hunterem. Kami, tak? Prawniczka? Zgadza się, chociaż Ram na to nie do końca wskazywała. Więc musisz być dosyć sprytna, co? Jakby jesteś prawdziwym molem książkowym. Chyba można by było tak powiedzieć, że przeczytałem dosyć sporo w swoim życiu podczas mojej pracy. A potrzebujesz czegoś? Więc wiesz, myślałem sobie, czy mogłabyś mi trochę pomóc, wiesz? Ale o co ci chodzi? No wiesz... nie jestem gotowa tu całą pracę domową. Może mogłabyś mi trochę pomóc? A ja pomogę tobie. Czy mam ci pomóc oszukiwać? Nie oszukiwać, bardziej pomagać innym. Jesteśmy kolegami z klasy, co nie? Hunter, jeżeli dalej będziesz do mnie tak mówił, powiem... podkabluję cię. Okej. Kami, czy na pewno chcesz być na tym dwa z miejsca? Może chcesz być trochę niżej? Okej, tu nic nie masz. Szkoda, że nie ma opcji bierania. Czy mogę przejść przez drzwi? Nie mogę. W sumie dobrze. Oj. Mam tu jakiś event w jakiejś klasie. To wygląda jak klasę. A, to jest w ogóle hagura szkoły, której nie widzieliśmy jeszcze. Czy chcesz spędzić czas w czwórku i Marii? Tak. Hej. Dosyć mocno się uczysz, co? No chyba. Lubię mieć wyzwania akademickie. To dosyć niesamowite. Czy myślisz, że musimy w ogóle... czy potrzebujemy ci pomocy w nauce? Prawdopodobnie nie. Jesteś pewna? To nie może być takie łatwe, żeby przejść do zaawansowanej klasy. Z chęcią bym ci pomogła. Mogłybyśmy zostać koleżankami w nauce. To chyba nie byłoby złe, pouczyć się raz na jakiś czas. Rozważę to, żeby przyjąć twoją ofertę. Super! Mogę zrobić przekąski i możemy skoordynować nasze planery. Wciąż będziemy się uczyć, racja? Okej, okay. Tutaj jest Kim Event. Cezar i Hunter. Hej, chyba nie pamiętam, jak się nazywasz, jak wcześniej się przedstawiałeś. Cezar. Więc nie radasz za dużo, co? Nie bardzo. Czy to nie jest trochę frustrujące? Nie bardzo. Przyzwyczaiłem się. Nie boisz się, że ludzie będą cię męczyć? Mam to w dupie. Jesteś pewien? Cóż, jak ktoś spróbuje coś ci zrobić? Prawdopodobnie go pobije. O! Okej, eventy nie są takie złe na ten moment, ale 12 pół roku? Ja nie wiem, czy każda postać nie dostanie swojego odcinka. Zależy, jak mi dużo zajmie to, nie? Hej! Czy ja cię skądś znam? Mam na myśli... prawdopodobnie zamieszkałem w swoim sercu, słodziaku. A tak naprawdę powiedział... jestem celebrytą. Może widziałeś mnie w telewizji? Nie, to nie to. Jesteś pewien? Tak, zdecydowanie to nie był telewizor, ani nic. Może jesteś z Illinois... nie wiem, czy się to nie czyta. Illinois? Chyba Illinois. Chyba assist nie ma. Może widzieliśmy się gdzieś w którymś miejscu? Nie, jestem z zachodniego wybrzeża. Jakieś pomysły? O tak! Widziałem cię wcześniej
W tym pokoju ze starą panią. Masz na myśli w sali? Tak, sala. Stary, mamy lekcje w tej samej klasie. O tak, zazwyczaj przysypiam. Może właśnie tam cię widziałem, w moich snach. Twoich snach? O, niebieski wen? Maja, racja? Tak, a ty jesteś Kami i zajmujesz się... jesteś przewodniczącą klasy, racja? Zgadza się, proszę bardzo. Kami wręczyła mi małą ulotkę. Przyjrzałam ją, patrząc na różne klasy. Parę innych moich kolegów z klasy też było w pobliżu, patrząc na tą samą ulotkę. Może kreatywne pisanie mogło być zabawne? Myślę, że... ja pójdę na nauki polityczne. Wydaje się być dosyć interesujące i jest nauką socjalną. Credit to boot. It's a social studies credit to boot. Nie jestem pewien, co to znaczy. Da, a ja po prostu... wezmę jakieś łatwe gówno. Będę unikał prac tak bardzo, jak to jest możliwe w tym roku. Daj spokój, Ash. Jestem pewna, że jesteś mądrzejszy niż myślisz. Musisz po prostu się postarać. Cokolwiek. Są zajęcia botaniczne. To brzmi dosyć interesująco. Botanika? To brzmi dosyć fajnie. Chet, a mógłbyś tak pomyśleć, żeby na przykład się swoim talentem zainteresować? Przypominam, bo nie każdy może pamiętać, Chet jest astronomem. O, może też wezmę w tym udział. Uwielbiam zajmować się roślinkami. Tak, botanika brzmi super. Nie możemy wszyscy wybrać botaniki. Miejsca są ograniczone. Co? Ej, możesz jeszcze raz to powiedzieć? Aha, okej. Okej, dobrze wiedzieć. To już nie było Arcika, takiego jak wcześniej, a szkoda, bo ten z Wiktorą... ja nie wiem, a może ten z Wiktorą już gdzieś był wcześniej, ja go po prostu nie widziałem, ale ja nie kojarzę, gdzie on był. Gdzie on mógł być. W kuchni nic się nie dzieje. W tej takiej sali wypoczynkowej nic się nie dzieje, tutaj coś mamy. Hej, Maja, co? Tak, ty jesteś Koji? Zgadza się. Chcesz pobawić się w berka? He? Koji... a nie, porzucać się. Koji trzymał piłkę do futbolu w swoich dłoniach i przerzuca ją z dłoni do dłoni. Złapiesz? Chcesz pograć? Jasne. Okej, chodźmy. Poczekaj, nie powinniśmy najpierw wyjść na... Zanim mogłem zaprotestować, on rzucił we mnie piłką. Cholera. To był dosyć mocny rzut. Przesprintowałem, żeby to złapać. Mogłem to złapać, ale tylko ledwo. Ładnie, odrzucił. Czy powinniśmy robić takie rzeczy na podwórku albo coś? Co ty? Podkiblujesz mnie? Okej, chyba nie. I guess? Rzuciłem piłkę w jego kierunku. Złapiał. O nie! A czekajcie, wiesz co? Ja chyba będę musiał sobie zapisywać te obrazki, bo patrzę, że... nie znam tych artów. W sensie tego arta na pewno nie było wcześniej. Wiesz co, ja na razie zapisywał to tak na luzie. A może już będę przygotowywał od razu pod miniaturkę. No, pod miniaturkę bardzo ładnie wyglądają, więc w tej serii wraca miniaturkowanie. Normalnie to robiłem szukając artów, ale myślę, że muszę do tego troszkę wrócić. Niestety, bądź też niestety. Także... może być jako... aha, to jest tak podpisane. S1, tak sobie. Dobra. Proszę, spróbował złapać piłkę, ale... wpadł na Kami i oboje upadli na podłogę. O nie, biedna Kami. A pomyśleć można by było, że jej postać niżej upaść nie może. A tu niespodzianka. Przepraszam, jestem złośliwy. Słuchajcie, ja to robię tak naprawdę, żeby wam trochę poprawić humor. W żadnym wypadku nie jest to taka czysta złośliwość, bo naprawdę czegoś nie cierpię w tej grze. Ta gra naprawdę nie jest zła. Parę dzieciaków z mojej klasy siedziało na zewnątrz. No patrzcie, są ładne te arty. Hej Maja, pogoda dzisiaj jest taka ładna. No jasna sprawa. No kurde, aż szkoda by było nie zrobić tego arcika. Mam nadzieję, że wy też sobie postrzegujecie jakieś fajne rzeczy. Co prawda, znając życie, będziecie jakby część... ja będę częścią waszych tapet, ale jak coś to witam. Witam. Mam nadzieję, że jestem dobrą częścią tapet. Mam taką nadzieję. Oj. Ja, co wy robicie? Mari trzymała drugopis i notatnik, a obok niej był zeszyt. Hunter leżał na trawie obok niej.
Mari pomaga mi z pracą domową. Tak, Hunter poprosił mnie o pomoc z pracą domową, więc pokazuj mu, jak ją zrobić. Hej, trochę mi jest ciężko, z numerem 16. Naprawdę mi przeszkadza. 16? O, w tym musisz użyć równania, które nauczyliśmy się tamtego dnia, które jest tak. Hunter położył się i zamknął oczy. Hunter, czy ty w ogóle słuchasz? Oczywiście, że słucham. Musisz... Hunter, chyba nie wrobiłeś jej w robienie twojej pracy umowy, prawda? Co? W życiu bym to nie zrobił. Chwila, czy ty w ogóle nie uważałeś przez ten cały czas? Chyba pokazałem ci, jak to zrobić. Resztę zrobisz sobie sam. O nie, daj spokój. Nie zrobię to sam. Ale już kopaliśmy. Dobra, i są jakieś drzwi. Są jakieś drzwi gdzieś, których muszę użyć, ale tamte chyba nie działały. Których próbam użyć w prawym górnym rogu. A wydaje mi się, że wszystkie eventy obejrzeliśmy w tym momencie. O nie, kolejny miesiąc, okej. Minął miesiąc. September, o Jezu. Naprawdę? Ciekawe, czy każda postać też będzie miała inne eventy, to jest chyba niemożliwe. Leona i August. Hej August! Mogę cię prosić o przysługę? Co tym razem? Bo jeżeli to coś dziwnego, to nie robi nic. Myślisz, że mogłabym cię narysować? E? Dlaczego? Narysowałem twoich kredów z klasy i... Chciałbym uzupełnić skład. Zawsze podchodziłem do bardziej stylistycznego podejścia, ale mój nauczyciel od sztuki, plastyki, powiedział, że powinnam spróbować realizmu. Może pomyślałem, że może spróbować rysować na żywo, racja? Och tak! A i to ma sens! Na pewno jesteś do tego przyzwyczajony, w końcu jesteś modelem, co nie? Och tak, I guess. Czy chcesz, żebym dla ciebie zapozował, czy coś? Tak, będzie spoko. Okej. A co jest tutaj? Więc wszyscy tutaj są? Ja jestem. Obecna? Jestem tutaj. Też tu jestem. I to są wszyscy członkowie nieoficjalnego klubu obserwacji gwiazd Freedom Academy. Chet jest związany ze swoim talentem! Cieszymy się. A na co będziemy patrzeć? Jest ciemno. Poczekamy. Poczekamy? Chet, jest 15. Możemy sobie poopowiadać historię. Przez 8 godzin? Tak. Co wy tutaj robicie? Chcesz nas zabić? Nigdy nie weźmiesz nas żywcem. To jest nieoficjalny klub obserwacji gwiazd Freedom Academy. Mam nadzieję, że... Zrobimy to. Dlaczego miałby mi to nie pasować? Nie wkurzysz się przez to? Co masz na myśli? Pomyśleliśmy, że spróbujesz nas zamknąć. Dlaczego miałabym to zrobić? Właściwie... Czy nie mogę do was dołączyć? Jeżeli chcesz... Czemu oni nie lubią te kami? Znaczy, ja wiem, dlaczego ja nie przypadam za kami, ale... Hej, co się tam dzieje? Chyba ktoś robi jakąś scenę na podwórku. Wygląda to, że Ricardo robi coś w stylu... Robi coś na środku... podwórza. O, takie... radosne i... spektakularne wydarzenie. Byłbym zaszczycony, jeżeli mógłbym w nim wziąć udział. O czym ty do cholery mówisz? Szkolna sztuka oczywiście. Więc o to chodzi? A, to August mówił. Czy on próbuje zebrać ludzi do szkolnej sztuki? Czy to się skończyło dobrze ostatnim razem? No to wygląda. Co to jest za sztuka? Tylko najlepsze produkcje w teatrze. Gris? Gris? Chodzi o rowerzystów czy motocyklistów. I jakieś tam dziewczyny czy coś takiego. Odwalasz taką dużą scenę przez jakiś gris? Przykładam równe znaczenie dla wszystkich produkcji teatralnych. Hej August, myślisz, że załapiesz się na przesłuchanie? Oczywiście Maja. Okej. Dwa żółte eventy tutaj.
Jestem zaskoczony, bo twórca wygląda jakby nie dopasował gry, a ten tryb na razie zapowiada się tak całkiem spoko, w sensie dużo jest fajnych scenek. Chad, możesz mi pomóc z czymś? Co, czym takim? Mogę pożyczyć trochę twojej krwi? He? Krwi? Zgadza się, potrzebuję jej. Po co? Widzisz, muszę pomóc przyzwać demona Biakuje, żeby chronił, otoczył szkołę ochronną barierą. Wyczułam mroczne energie, które się zbierają i muszę upewnić się, że będą pod kontrolą. Ochronną barierę? To nie brzmi jak coś złego. Chyba możesz trochę wziąć, tak długo jak nie będzie to zbyt dużo. Dzięki, Chad. Starzy bogowie nagrodzą cię świetnie, po tym jak się skończą czasy. Okej. Da fuk. No śmiesznie, nie powiem, śmiesznie. Czy to nie było eventu drugiego? Czy one się zmieniają? Oliver i Kami. Kami, mam ci coś do powiedzenia, co chciałam powiedzieć już od dawna. Co takiego? To po prostu... Ten kwiatek w twoich włosach jest okropny. Jest tani i jego kolory są wyblakłe. I widać włókna. To jest tak oczywiście fałszywe, że aż niesmaczne. To chyba... Trochę ostre słowa, nie sądzisz? Też bym skrytował jej kwiatek i ją całą. Kami, wyglądasz jak clown. Oliver? Chcesz o jedną pozycję wyżej w rankingu? To dawaj, powiedz więcej. Przysięgam na Boga, że nigdy bym nie próbował pójść do sądu nosząc coś takiego. To tylko szmaciany kwiatek, Oliver. Nie sądzę, żeby to było aż takie ważne. Jesteś prawniczką na miłość boską. Oczywiście, że to jest ważne. Nie chcę, żeby brali cię poważnie? Słuchaj. Dam ci coś, co sprawi, że wyglądała jak głupiec. Ale ja... Aha. I zniknął. Ale Zaymer był odpowiednio użyty. Czyli to jakby... No, ciekawe to jest. Okej, czerwony event. Tego jeszcze nie mieliśmy. A co to był czerwony event? Z Marii. O. Hej, co marolujesz? To są kwiaty? Tak. I guess po prostu poczułam nostalgię co do wiosny. Lubię ten kolor. Jest to ono ładny odcień purpury. Fioletowego. Kto pomyślał, że jesteś taka dobra w malowaniu? I guess miałem jakieś umiejętności z tych wszystkich projektów upiększających publicznych, w których brałem udział. Gadałem już z administracją o projektach, gdzie uczniowie malują murale na całym terenie szkoły. Naprawdę? I co, udało się zdobyć zgodę? Jeszcze nie, ale jeszcze się nie poddałam. Okej, okay, to cały event. No spoko. No spoczko. Dobra, no to zobaczmy, co jest tutaj. Niebieski event. Wygląda to, że Ash pokazuje się w ogrodzie. Widzisz, te fasole są dobre, do sałatki, a tamte nadają się do ugotowania same w sobie. Może z odrobiną soli. Słyszałem, że te marchewki... te same buraki. I've heard that those carrots work... Że te marchewki dobrze współgrają z burakami. Ale nie pamiętam czasów sprzed jedzenia mięsa. Dlaczego ty w ogóle o tym gadasz? Spytaliśmy tylko, czym było to zielone. Czy ty jesteś jakimś ogrodowym nerdem? Osobiście, myślę, że to jest spoko. To są warzywa, których używamy w każdym posiłku w naszej kuchni. Czy nie obchodzi się, czym cię karmimy? Nie za bardzo. Zjem, co mi się spodoba. Bardzo mnie martwią takie rzeczy. Widzisz, koło ci to łapie. Twoja dieta jest bardzo ważną częścią twojego zdrowia, a ty powinnaś pilnować jakości jedzenia, które jesz. Czy ty spróbujesz mi sprzedawać swoje wegańskie idee? Nie, to nie ma z tym nic wspólnego. Naprawdę, ponieważ to brzmi dla mnie, kiedyś próbował zindoktrynować mnie do swojego wegańskiego kultu. Kultu? O czym ty do cholery gadasz? Boże święty. Dobra, szkoda, że tak wolno się chodzi, to jest chyba jedyny minus tego trybu na razie. To naprawdę jest ciekawe, tutaj jest teraz pusto. Chyba teraz eventu jest trochę mniej. Ciekawe, czy
Z tym trybem będzie tak samo jak z tym, co spotkało tak naprawdę główną część gry. Czyli w pewnym momencie po prostu coraz mniej i koniec w pewnym momencie. Ale zobaczymy. Tutaj chyba zrobiłem całe ludzkie kółko. Także idziemy na kolejny miesiąc. Ale no słuchajcie, 3 miesiące tylko zrobiliśmy jednej postaci z 16. Ja myślę, że te eventy będą się powtarzały. Te niebieskie na 100% będą się powtarzały. I żółte pewnie też. Tylko będą czerwone, nowe. Mamy teraz, o patrzcie, zima. Jesień się zaczęła, oktober. Październik. Hej Marie, co robisz? Zrobię liście. Zdałem sobie sprawę, że powinnam sprawić, żeby podwórze wyglądało trochę ładniej. Zrobiłem je wszystkie wcześniej, ale wygląda to, że ktoś wskoczył w kupę liści i je wszystkie pobrudził. Czyżby? Tak. Próbowałem zobaczyć, kto to zrobił, ale dowiedziałem się, że właściwie to nie ma sensu. Ja mogę jeszcze raz zrobić to wszystko. A ktokolwiek to robił, musiał się świetnie bawić, racja? Tak, prawdopodobnie. Nie mam serca, żeby powiedzieć jej, że to byłam ja i coach. O nie! Najgorzej. Czy ja mogę to zapisywać? Aha, w ogóle to całą mapę mogę teraz zobaczyć? Mogę. Mam zaklęcia, mam status, wszystko mam. Chwila, aj, to miałem sobie przyciszyć. Szkoda, że zawsze zapominam o tym, żeby to przyciszyć, ale spoko. Nie, chwila, nie ma save'a. Status, equip, order. Trochę kiepsko, szczerze powiedziawszy. Nie mam chyba czasu, żeby tak zacząć. Ale z drugiej strony może skipować sobie tylko podchodzić do drzwi, to nie jest aż tak źle. Z czytym Augustem. Hej August, dlaczego nie spróbujesz dojść do drużyny futbolowej? Czy nie byłeś tym zainteresowany? Och tak, I guess. Trochę mi to przeszło. Kiedy już się tym zainteresowałem, to trochę straciłem zainteresowanie. Rozumiem. Przynajmniej Hunter jest w drużynie. Cieszę się, że... Znam przynajmniej jedną osobę. Czy możecie zaprzyjaźnić się z innymi gościami w drużynie? Cóż, oni wszyscy są naprawdę wysocy i mają duże muskuły. Och tak, I guess. Paru... kolesi grających w piłkę jest dosyć gorących. Czy jesteś przez nich... brakuje mi słowa intimidated, taki nieprzytłoczony, ale taki zawstydzony się przy nich czujesz, niepewnie. Czy jest jakieś gnojki? Wydaje się być przez większość czasu spoko. Ale są też bardzo przystojni i to jest przerażające. Zawsze zapominam, że też jesteś nowy w tym świecie atrakcyjnych ludzi. Przyzwyczaisz się do tego. Czy to była obraza? Nie martw się tym. Po prostu trzymaj wysoko głowę. Może będziesz miał szczęście i pocałujesz się z gorącym futbolistą, może? Okej, okay, czyżby Chet też był bi albo homo? Ciekawe. Jakiś event, ha? Czy ktoś jest na podwórku? I guess, warto by było sprawdzić. Spróbowałem zajrzeć za róg, żeby zobaczyć, kto to jest. Cezar? O. Cezar sobie zażywa dawki jesiennej deprechy. Okej, sobie to przekopiuję. Nie, jestem prawie pewien, że to tylko pierwsze podejście będzie takie rozwinięte. Jeżeli każdy będzie takie rozwinięte, powiem tak, na razie ten tryb szczerze jest bardziej opracowany niż podstawowa gra. Więc wow. On po prostu stał, obserwując spadające liście. Ciekawe, o czym on myśli. Powinnam coś powiedzieć? Tak wystraszyć się, on dostaje... Na zawsze już zamyka się i nie mówi ani słowa. Mamy zasady, ale... I guess... On tu jest i raczej mi nie sprzeda. Hej Cezar, co robisz? A? No, przepraszam. A? Oj, coś przeskipowałem. Co ty próbujesz robić? Czy ty też nie jesteś na zajęciach? A? I guess... Ja... Straciłem poczucie czasu? Nigdy wcześniej nie widziałem spadających liści. Ha, nigdy? Tam skąd pochodzę, nigdy nie widziałem takiej rzeczy. Stary, to dosyć smutne. I guess.
Nigdy tego nie doceniałam. Boże, te eyeglass tutaj się pojawia za często po prostu. Teraz kiedy na to patrzę, kiedy się rozglądam, to naprawdę niesamowity widok, co? To jest... To jest, nie wiem co to jest. Okej, tutaj mamy mieć evencik, ale fajnie, że nawet mapka się trochę zmienia, nie wiem czy zauważyliście. Okej, tutaj mam aż dwa eventy. Dla to, że czwórka i chat są przy jednym ze stołów. Nie no, te eventy są przepiękne, naprawdę, one są bardziej dopracowane niż podstawowa wersja gry. Są po prostu bardziej dopracowane. Niesamowite. Się okazało, że te tryby po prostu mogą być dla wielu z was ciekawszą przygodą. No bo w sumie tak, procesy tak były nie najlepsze w rompie tej głównej. To naprawdę możemy ich lepiej poznać, może rzeczywiście ich jeszcze bardziej da się polubić, niektórych naprawdę bardzo lubię. Co robicie? Drążymy w dyni na Halloween. Ja już swoje skończyłem, ale czwórka bardzo powoli to robi. Próbuję po prostu być tak bardzo precyzyjny jak to możliwe. Hej Maja, chcesz pomóc? Jasne! Co zrobicie z nasionami, kiedy skończycie? Czy wyłupicie chyba? Nie ja! Tekstura, jakby dotyk dyniowych nasion jest okropny. Możesz to zrobić? Tak, to jest naprawdę pyszne. Chyba nie zaszkodziłoby spróbować. Po pierwsze musisz skończyć swoją dynię. Trwa to zbyt długo. Okej. Wiktoria i Tamako. Tamako, jeżeli słyszałam dobrze, jesteś wielką podróżniczką, tak jak ja. Zgadza się. Słabe punkty pomiędzy światem żywych a światem duchów mogą pojawić się wszędzie, więc mam sporo podróżowania. Z ciekawości, ale czy ty kiedykolwiek wpadłaś na jakieś nadprzyrodzone byty na morzu? Nawiedzone statki i takie rzeczy? Cóż, oczywiście, że tak. Spotkałem wiele duchów, które zginęły na morzu. To jest dosyć popularne i bezpieczne obszary, więc muszę być ostrożna. Czasami muszę przykupić kapitanów łodzi i pilotów, żeby podróżowali pewnymi obszarami. To jest dosyć wkurzające. Przekupić? Teraz kiedy o tym myślę, kto do cholery funduje twoje ekspedycje? To wszystko z mojej własnej kieszeni. Większość ze sprzedaży moich książek i innych rzeczy. Jakich innych rzeczy? Haha! Nie musisz się o to martwić. Tamako? Oliver i czwórka. Co ty robisz? Czuję kwiaty. Ha? Nie spodziewałem się, że będziesz taką, która lubi kwiaty. Wiem, że łatwo mnie postrzec grać taką zimną i taką twardą, ale... Dostałem też małe rzeczy, które się dzieją wokół nas. Na pewno to zrozumiesz. Wiem, że zgrywasz twardziela, ale tak naprawdę w głębi jesteś mięciutki, tak jak każdy inny. Ha? Chwila, czy ty nie... Możemy pograć kiedy indziej. Okej. Okej, jakieś dziwne dyskusje, które ja chyba osobiście nie złapałem, jeżeli tam było jakieś, powiedzmy, nawiązanko. Tutaj jest jakiś węcik do obejrzenia. Ooo. I wtedy otworzyłam drzwi i zobaczyłam jej zakrwawione ciało. Wiecie, dlaczego teraz noszę ze sobą specjalne ampułki? Kto wie, kiedy będę mógł zebrać krew. Boże, to porąbane. Wow, masz więcej strasznych historii? Zawsze jest dwa typy ludzi. Powiedz, opowiadaj więcej, dawaj, dalej. I drugie takie, okej, okay, ja pasuję, boję się, ja już nie chcę. Ja jestem w tym pierwszym typie raczej. Daj spokój, proszę, chyba tego nie zniosę. Boisz się strasznych historii czy coś? Nie ma szans, one mnie przerażają. Ale one są prawdziwe. To są prawdziwe rzeczy, na które trafiłam podczas mojej podróży. Prawdziwe? O, daj spokój. To nie ożyć, prawda? Co to było? Tamako się wkurza i jest wtedy jeszcze straszniejsza. Wkurzona Tamako jest nawet straszniejsza niż ta historia. Teraz po tobie. Okej, słuchajcie, myślę, że w tym miejscu możemy skończyć pierwszy odcinek z trybu dodatkowego do Danganronpy H2O. Moi drodzy, nie mam pojęcia, co mnie czeka w dalszej części tych trybów. Na razie jest nie najgorzej, naprawdę.
porównując z Drow, tutaj nie ma jakby wymogu fabularnego, a te historie postaci nie są najludniejsze. To nie jest tak, że słuchają mi tylko takie błagam i coś się mija. Fajne, wchodzą naprawdę w realnie fajne interakcje i po prostu ten tryb szkolny bardzo mi się podoba. Także mam nadzieję, że będzie tak to się utrzymywało. Zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Na razie to wchodzi w rolę głównej gry, głównej serii fanowskiej. No bo wcześniej mieliśmy same Hyper Danganronpa H2, a teraz skupimy się na tym. H2 jeszcze trochę na kanale będzie gościła, bo po trybach pobocznych są jeszcze dodatkowe epilogi, a potem są jeszcze artbooki do przejrzenia, które przejrzymy, a potem mamy jeszcze jakby odświeżoną wersję, która ma na ten moment pierwszy chapter. Więc no jest co robić, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam was przede wszystkim na mojego Patronite'a. Rozwijam kanał i każde wsparcie jest tak naprawdę bardzo mile widziane. Być może będziemy zwiększać ilość materiałów tygodniowo, być może będziemy badać jeszcze jakieś inne opcje, nie wiem, patrzę nad różnymi, powiedzmy, motywami, które mogą sprawić, żeby wam się oglądało jeszcze lepiej, żebyście mieli jak najwięcej tych materiałów. No to rzeczywiście bez przesady, ale żebyście mieli czas to oglądać, ale po prostu żebyście mieli je jak najlepiej zrobione, także taki jest mój cel. Zapraszam was właśnie do wspierania, również na inne media społecznościowe, takie jak Twitch czy Twitter. No i cóż, widzimy się już jutro o godzinie 16 w dalszych przygodach w Freedom Academy. Także trzymajcie się cieplutko, no i hej, papa.